Moi drodzy, ja przypominam, że naszym gościem dzisiaj jest pani Paulina Lupa, stylistka. Witamy serdecznie ponownie. My już jesteśmy w tym naszym kąciku sukien ślubnych, które dzisiaj się pojawiły w Kupcu Poznańskim. Dobrze, wobec tego zaczynajmy najpierw od sukni ślubnej, a potem dodatki do niej, tak? Dobrze. Dobra, czyli ja chwytam pierwszą, ale one są ciężkie, niemiłosiernie. O matko. No, dokładnie. Naprawdę taka panna młoda musi mieć dużo siły, dużo energii, żeby coś takiego unieść. Długa, długa suknia ślubna i też bardzo, bardzo bogata, bardzo zdobiona. Bogata, tak, taki styl glamour, fashion można by było powiedzieć. Także no gdzieś w ten gorset już jest tak ozdobny, że już nie ma co po prostu przesadzać z jakimiś po prostu dodatkami, tak? Mhm. Dodatkowo jest też wiązanie na szyi, no bo jednak sukienka jest dosyć ciężka, więc warto o tym, o takich rzeczach pamiętać, jeśli na przykład nie jesteśmy pewne tego, że ona gdzieś może nam się albo lekko obracać, albo po prostu no, będziemy cały czas to poprawiać ją, no to przyjmij sobie, czy to lekkie, takie delikatne ramionczka, czy właśnie taką na szyję, takie zapięcie. Nie? Co z włosami? W tym momencie, kiedy mamy już taką dekorację tutaj i tyle jakichś dodatków? No mówię, to wszystko zależy od osoby. Można robić upięcia jakieś w stylu glamour, ale też można na przykład mieć rozpuszczone włosy do tego. To zależy, co dana osoba chce i najlepiej naprawdę wtedy, jeśli idziemy do fryzjera, niech fryzjer zobaczy już, jaką mamy sukienkę, jaki to jest styl. On też nam podpowie, tak? Czy to jest jakiś styl taki hiszpański, tak? Czy może bardziej grecki, czy klasyczna jakaś taka sukienka w literkę A, tak? Czy na przykład taki styl syrenki. No, to wszystko ma, no sukienka jest jakby podstawą i od sukienki wychodzimy. Od sukienki zaczynamy, wobec tego my już mamy tą sukienkę. Jakie buty dobrałybyśmy do tej sukienki? Ja ją muszę odstawić, jest strasznie ciężka. Dokładnie, jest ciężko. Oczywiście koło można tam dodać do niej, także jeszcze ona jakby nabiera tych kształtów. Tych rozmiarów dookoła. Tak, dokładnie. I właśnie tworzy się taka princeska. Jakie buty z tych, które mamy tutaj dzisiaj u siebie? Buty możemy dołożyć wtedy, ja bym była za takimi bardzo prostymi, klasycznymi butami, żeby już jakby nie zwracać więcej uwagi. Jakby zatrzymajmy się na tej górze. Mhm. Wtedy ze spokojem klasyczne buty, można dużo teraz dostać butów, zwracajmy na to uwagę, ponieważ no niestety klientki robią taki dziwny błąd, że jakby buty zostawiają albo na sam koniec, albo po prostu kupują w takich sklepach typowo z sukniami, one jeszcze są z takimi wydłużonymi czubkami najczęściej, takie starodawne jakieś po prostu, że pożal się Boże, jak ja to mówię. I często dziewczyny mówią, ale bo butów nie będzie widać, bo mam długą sukienkę. Wcale tak nie. Ona, całość ta osoba, ma znaczenie. Całość. Tak, ta osoba, ta przyszła panna moda, ona tego nie widzi, tak? No bo ona z tej perspektywy, jak ma długą suknię, nie widzi, ale widzą wszyscy inni. Mhm. I ja się najczęściej właśnie wtedy dziwię, nawet sama jak robię zdjęcia, tak? Czy uczestniczę jako gość na ślubach. No co z tymi butami, tak? Naprawdę jest ogromny, ogromny problem. I nie wszystkie panie zwracają na to uwagę. Tak, narzekają, że nie ma na rynku, a się okazuje, że są na rynku, tak? Nawet można używane jakieś fajne dostać, tak? Ja już sięgam po kolejną sukienkę. Ta troszkę lżejsza, ponieważ jest krótsza. To jest też chyba krótsza, od tego jest zależy. Jest styl właśnie 7-8, styl taki retro. Troszeczkę jest tam zdobiona, ale wiadomo, no można wszystkie rzeczy ustalić z projektantką. Czy bardzo fajne ma falbanki, także tutaj w tańcu chyba idealna. Tak, tutaj na przykład dołożyliśmy pokażę jeszcze tył. Ten kwiatuszek, ale na przykład tu fajnie jest tylko dołożyć jakąś taką fajną taką wstążkę, tak, we włosy i już gdzieś tam to dopełnienie jest. No ale buty to już jest w ogóle, to już jest podstawa tutaj. Tak. Jakie buty wobec tego? Mały bukiecik buty, można by było dać jakieś bardziej ozdobne, tak? Tu akurat mamy w kolorze takim ecru, także może lepiej, żeby były gdzieś tam od złota fajne buty, albo właśnie w kolorze tego ecru. Tu mam akurat białe, srebrne,
Taki kopciuszek. Taki kopciuszek, nawet ostatnio też do takiej stylizacji dodałam takie złote, ale nie tak bardzo mocno świecące, ale takie stonowane złote, przepięknie wyglądały, także można dostać dużo butów. Nawet, słuchajcie, używane buty można fajnie przerobić też samemu. Tak, można o tym pomyśleć. Tak, ja zrobiłam z tych butów właśnie. Dostałam je gdzieś tam w Ciuchlandzie, jak to się mówi, za niecałe 5 zł, co byłam po prostu zaskoczona. No i proszę. Tam dołożona jakaś fajna wstążka i można już było po prostu te buty przystosować do takich butów ślubnych, indywidualnych. Co jeśli chodzi o dodatki, które tutaj mamy, czyli różnego rodzaju spinki, wzory, tak? Tutaj taką też ala troszkę princeskę. Tutaj mamy, tak, jeśli mamy jakiegoś koka, no to można jakby zamiast... Ja sobie przymierzę. Można. Ona już jest tak ozdobna, że już nie ma sensu, nie wiadomo co, wprowadzanie za dużo elementów. Także możemy jakby poprzestać na tym, lub też możemy na przykład samemu coś zrobić. Kupić sobie opaskę. Mam wrażenie, że bardzo dużo właśnie młodych dziewczyn coś kombinuje samemu, bo chce być oryginalnym. Tak. I to jak najczęściej faktycznie fajnie się sprawdza po prostu. Wcale nie musimy się ubierać od stóp do głów w sklepie z sukniami ślubnymi, tak? Pokombinujmy, pomyślmy, tak żeby ta sukienka, czy ten cały nasz strój był tylko nasz. Tak, i się wyróżniał. Jeszcze chciałabym wspomnieć o bolerku, które tutaj mamy też kilka tych... Tak, mamy różnego rodzaju, jest też takie malutkie z krótkim rękawkiem, tak? To dosłownie jak dla drobnej, malutkiej dziewczynki. Jest wyszywany również takimi koralikami, także też do takiej fajnej, skromnej sukienki i wtedy można jakby ograć tylko górą. Albo na przykład w drugą stronę. Mamy bardzo strojną sukienkę, ale potrzebujemy ją na przykład... No coś jeszcze na górę tutaj dołożyć. Wtedy można też te rękawki ładnie, tak fajnie tutaj sobie zmarszczyć. Taki 3/4 rękaw zrobić. Jakby nałożyć tylko na siebie taki lekki tiulik, nie? Super. Jeszcze jedna suknia, która nam została tutaj. Jeszcze jedno bolerko właśnie. Aha, bolerko jeszcze jest też, takie właśnie... To bardzo mi się podoba, jest takie bardzo klasyczne, tak? Dokładnie. Zwykłe, zupełnie. Oczywiście na zimę, bo też idziemy w stronę już gdzieś tam jesieni, zimy, można z jakiegoś futra po prostu uszyć, tak? Niekoniecznie musi być tylko białe. Czy nawet tutaj tylko coś na szyję, prawda? Czy taka etola, tak? Czy po prostu można typowo uszyć z rękawkami, czy można nawet jakieś fajne futro na siebie założyć. No są różnego rodzaju, tylko po prostu trzeba mieć jakby pomysł na to. Jeśli nie mamy, no spytajmy się też kogoś. Poszukajmy czegoś, jakiegoś pomysłu na tą sukienkę. Czyli drogie panny młode, bądźcie kreatywne przede wszystkim. Dokładnie. I tutaj kolejna, też długa do samej ziemi. Taka klasyczna, taka bardziej już empiryczna, czyli po prostu z tym podcięciem pod biustem. Jakby cała ozdoba skupia się tylko pod biustem, także. Właśnie. No i do tego można właśnie dodać jakiś fajny welon, czy jakieś fajne długie rękawiczki, tak? No różne. Nawet jeśli któraś szalona, jakieś fajne białe okulary przeciwsłoneczne, co za problem. Mieć rozwiany włos, tak? Lekko kręcony romantycznie. Wszystko da się połączyć w tej chwili. Wszystko jest modne, dobrze. I jeszcze powracam do jednej ostatniej. Wszystkie suknie są strasznie. I nasz welon. Zaraz się zastanowimy, do czego mogłybyśmy właśnie dołączyć ten welon, bo to też jest ciekawe, jak go dopasować do sukni. I tutaj kolejna z takim puszczonym tiulem, też dekoracja u góry. Tak, tu mamy już znowu właśnie to złoto. Także można do tego dołożyć fajnie. Na przykład ten welon już by było za dużo tego tiulu, tak? Tak. Więc lepiej... Ale nasza niech będzie na bogato dzisiaj. Nasza niech będzie na bogato. Można fajnie, też pamiętam, takiej dziewczynie dodawałam złote na przykład kolczyki tylko. Jakieś takie przy jej czarnych, ciemnych włosach takich, czy tam brązowe miała. Fajnie złote, ze starego złota kolczyki wyglądały. Ładne buciki i ona już po prostu była gotowa. Także... Tutaj jeśli chodzi o buty do tej stylizacji... No można dać złote, tak? Można dać złote. Ja na przykład też dopasowywałam to z tymi wstążeczkami, z tymi kokardkami, żeby gdzieś tam po prostu też nawiązać. Ale pamiętajmy o tych butach, to jest niesamowita kucha u nas w Polsce po prostu z butami. Chciałam się jeszcze zapytać, bo w momencie, kiedy tutaj mamy
dzisiaj suknie, które są bardzo bogate, jeśli chodzi o tą górę, to one właściwie tutaj, jeśli chodzi o te dwie, przeważają. Tak. Jak teraz dobrać takie dodatki, jakimi jest biżuteria, tak? Czy już dodajemy coś na szyję, coś w ucho? Jak to wygląda? Ja bym właśnie, jeśli one są dosyć bogate, same suknie, to ja bym już nie dodawała takich właśnie dodatków jeszcze w stylu biżuterii. Chyba że to ewentualnie ma bardzo malutkie takie kolczyki, skręty, tak? Ale już bym żadnych łańcuszków nie dodawała, bo jak za dużo się tego da, to też nie jest dobrze. Chociaż znam osoby, które potrafią to wszystko jakoś ze sobą połączyć i jest bardzo mega bogato. Tak jak się ogląda na przykład takie cygańskie wesele, no to po prostu przesadzają po prostu z tymi sukniami. Są tak wielkie, że te dziewczyny ledwo idą w tych sukniach, tak. Ledwo się w kościołach mieszczą. No a po prostu no, mają swój styl, tak? Oczywiście, że tak, i to też należy, moi drodzy, uszanować. Dziękuję serdecznie Pani Paulino za nasze dzisiejsze spotkanie. Ja myślę, że na temat tych sukni ślubnych i trendów panujących mogłybyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale pamiętajmy, że jest to też kwestia indywidualna każdej panny młodej. I tutaj oczywiście to, co mówiła Pani Paulina, to bądźmy kreatywne i spróbujmy też same trochę podziałać. Ja bym jeszcze też zaprosiła, ponieważ te sukienki pożyczyłam z jednej firmy, bardzo fajnej młodej projektantki. Także zapraszam na stronę wiktoria-suknie.pl, żeby tam sobie po prostu już za moment będzie nowa strona, ponieważ jest w trakcie realizacji, bo też realizujemy ze zdjęciami, z całą po prostu obróbką. Oprawą. Też wystylizowanie, też tam pomagam po prostu, jeśli panie chcą przyjechać do Nowego Tomyśla, ja też udzielam rad. Także będzie też informacja na ten temat na stronie internetowej. No i wtedy możemy ze spokojem sobie wtedy porozmawiać, co i jak, jaki styl obrać, za czym się obrócić, co przymierzyć. To szczególnie dla tych niezdecydowanych pań, które nie mają żadnego pomysłu, prawda? Dokładnie, ale też często jest tak, że dziewczyny przychodzą, mierzą, mówią nie, bo ja tutaj mam za dużo, tam mam za dużo, później same sobie wmawiają, że są nieładne i zaczyna się po prostu ta kula śniegowa, taka negatywna. To nie o to chodzi, trzeba po prostu dobrać, także zapraszamy. Czyli zapraszamy wszystkich do Pani Pauliny Lupy i na stronę Wiktoria Myślnik. Suknie.pl.